Hej, witajcie moi kochani w miesiącu świecie WordPress czy Anny. Dzisiaj będę chciała pokazać bardzo fajny tutorial, którego nie widzieliście jeszcze na kanale na Zwiastunie, bo czasami będę też robiła wszystko na Zwiastunie, ponieważ robię to wtedy, kiedy mam czas i to jest taki bardzo, bardzo szybki, bardzo, bardzo fajny pomysł. I jest to taki oto sweterek na słoiczek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba naprawdę, bo jest przepiękny, mega prosty sposób na to, by udekorować Wasz dom. To jest kolor czerwony, pomarańczowy, w razie co, bo tak troszeczkę widać, aby były kolory troszeczkę te same, ale jest inaczej po prostu. I żółty, zielony. To jest jedna propozycja dla Was. A tu mamy kolejny sweterek, tutaj troszeczkę jeszcze nie zapięty, bo już wyciągnęłam właśnie go. I wygląda on tak. Zdjęcie z pewnością będziecie za chwilę mieć. Naprawdę jest to mega, mega super ekstra sposób na to, by sobie dekorować Wasz dom. I ja będę to miała na moje córki urodziny, bo naprawdę na roczek to wygląda ekstra. Uwierzcie mi, jak się włoży na przykład właśnie tutaj kwiatki. Słoik możecie jakikolwiek sobie chcecie zrobić, naprawdę, bo jest po prostu super. I myślę, że jest to idealny sposób na to, byście byli troszeczkę bardziej może rozpromienieni przez tą wiosnę, która będzie i która jest, naprawdę, bo jest super ekstra ciepło. I zapraszam Was oczywiście na grupę Krzy Joanna, gdzie są transmisje cotygodniowe w piątki o godzinie 20-21, abyście sobie mogli zobaczyć, porozmawiać ze mną, jeżeli macie jakieś pytania. Oczywiście też polubili właśnie stronę na Facebooku. A także zapraszam Was do subskrypcji, abyście otrzymywali nowości z mojego kanału, ponieważ zawsze wiecie wtedy wszystko wcześniej, że jest coś nowego. Myślę, że to jest fajne i zalecam i po prostu polecam, żeby subskrybować mój kanał, lajkować, komentować i udostępniać, by inni również mogli mieć takie bardzo fajne, super ekstra ozdoby. Ale nie zapomniałam oczywiście o ozdobach dla Was, jeżeli chodzi o lampiony, takie te przepiękne z perełkami, które będą, już o nich myślę, więc na pewno coś niedługo powinno być. Taka może mała niespodzianka. Filmiku na jeszcze będzie w pewnym miejscu, nie powiem gdzie, żebyście zobaczyli, czy ktoś z Was ogląda moje filmiki do końca. Będzie pokazane, co jeszcze będę robiła, bo czasami mówię, nie wszystko będę pokazywała jeszcze też w takich oddzielnych filmikach, żeby też nie robić aż takiego bałaganu dużego zbytnio. Ale też nie martwcie się, bo też będę robiła to, co powiedziałam wcześniej, tylko po prostu to troszeczkę trzeba więcej czasu, na większy projekt to troszeczkę więcej trzeba czasu. To są takie mega proste, więc robię bardzo szybko. Sukienka dla dziewczynki niestety robi się dłużej w etapach, więc dlatego nagrywam też i opaska też będzie lada dzień, ponieważ też nagrywam ją już dzisiaj chyba. Co potrzebne do zrobienia takiego wspaniałego sweterka dla wazonika lub słoika właśnie, żeby właśnie go wykorzystać. Zatem do tego nam będzie potrzebne oczywiście nożyczki, oczywiście igła, żeby wszystko schować całe na niteczki, słoik. Ja mam taki słoik, to ogólnie jest tylko klej został mi, więc wiadomo, ciężko jest to wymyć w gorącej wodzie, tak wiem, ale ja wolę już mieć to, że tak powiem, jakby zrobione. Już nie chcę na to czekać, bo wiadomo, sobie tylko włożę na przykład. I wtedy będzie już wyglądało bardzo fajnie. Naprawdę jestem z tego bardzo mega zadowolona i to naprawdę przepięknie wygląda, jeżeli chodzi o nasz dom. Tasiemka do koloru, jaką tamkolwiek chcecie. Naprawdę wygląda to super ekstra. Zatem powiem również, jakie wymiary tego słoika bynajmniej ja mam. Tak można rzec, że 7,5 cm, bo 8 na pewno nie, 7,5 cm można powiedzieć, albo nawet 7. W zależności od tego, jak to wygląda i bardzo prosto się robi, zaraz zobaczycie. Szydełko oczywiście numer 5 i oczywiście włóczka Dora. Tym razem zrobimy sobie w innych kolorach, tutaj były kolory takie właśnie bardziej zimne. Był niebieski, właśnie ciemny, taki morski zielony, fioletowy i różowy, a tym razem zrobimy sobie bardziej jaśniejszy, czyli kolor zielony, pomarańczowy, czerwony i żółty. Pierw będzie oczywiście czerwony, pomarańczowy, żółty. Żółty zrobię sobie na sam koniec, żeby właśnie była taka lafalbanka. Czyli sobie zróbcie tak tyle razy, na przykład wiadomo, może być wszystko w jednym kolorze, ale jeżeli chodzi o ktoś bikolorowy, to polecam sobie zrobić na przykład, żeby było tak co
na przykład fioletowy, różowy, niebieski. Fioletowy, różowy, niebieski, czyli ten, o który macie u góry, ten będziecie mieć powiedzmy falbankę, ten, czyli ja mam z kolei, będzie właśnie to u mnie teraz żółty. I to będzie włóczka teraz standardowo, jest to 100% akrylu, 100 gram 250 metrów. Bardzo fajna, naprawdę bardzo mięciutka, połyskująca, bardzo fajnie się ją używa i w ogóle robi. 30 stopni można brać 40, używa się druty 3-3,5, my tu będziemy używać szydełku numer 5, można używać szydełku numer 6, szydełku numer 4. W zależności od tego, czy tam sobie chcecie dorobić, z moich na przykład tutoriali. I zaczynamy bardzo fajnie. Teraz ogólnie będziecie mieć filmiki w kolorze białym, jak zrobić podstawę. Podstawa jest ogólnie zaczynięta od magicznego kręgu po wzrastające rzędy, czyli 2 w jednym, 1 plus 2, 2 plus 2, 3 plus 2 i chyba 4 plus 2, z tego co pamiętam. I więc sobie zobaczycie, bo będzie to w kolorze białym wszystko dobrze, ładnie wytłumaczone. Ja sobie już to przygotuję, a Wy sobie zrobicie wtedy to, jak będzie to zrobione. I będziemy sobie już działać. Zaczynamy sobie oczywiście od magicznego kręgu i teraz będziemy robić sobie zasadę 1 plus 2. Czyli kończymy sobie magiczny krąg, raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Wbijamy się, to oczywiście wszystko musi być luźno. Wbijamy się, robiąc sobie oczko ścisłe i oczko łańcuszka. I zawsze od razu przy pierwszym robimy sobie 2 plus 2. Ojejku, 2 w każdym, przepraszam, to jest co innego. 2 plus 2, czyli 2 w każdym półsłup, 2 półsłupki w każdym oczku. Mam już 2, teraz 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11, 12. Tutaj nam zawsze zostanie jedno oczko wolne, więc tym się nie przyjmujcie, po prostu sobie, ja zawsze liczę tak, raz, dwa i trzy. I w te trzecie musisz sobie po prostu wbić. Mamy raz, dwa i trzy i to robimy sobie oczko ścisłe. Teraz będziemy sobie robić zasadę 2 plus 2, czyli w pierwszym oczku robimy jeden półsłupek, w drugim oczku jeden półsłupek, a w trzecim dwa półsłupki. Raz, dwa. Powtórzę, pierwszych dwóch po jednym półsłupku, raz i dwa, a w trzecim raz i w tym samym miejscu dwa. Robimy tak sobie dookoła, spotkamy się. Gotowy rząd czwarty, powinniśmy mieć 24 oczka. Teraz będziemy sobie robić 1 plus 2, czyli w pierwszym oczku robimy sobie jeden półsłupek, w drugim oczku robimy sobie dwa półsłupki. Raz, dwa. Jeszcze raz. W pierwszym oczku jeden półsłupek, w następnym dwa półsłupki. Raz, dwa. Tak sobie zrobicie do końca, spotykamy się za. W tym rzędzie powinniśmy mieć 18 oczek. Raz, dwa, trzy, jest to trzeci rząd. I wbijamy się raz, dwa, trzy w trzecie miejsce. Po prostu jakby od szydełka licząc, oczko, robimy sobie oczko ścisłe i oczko łańcuszka. Teraz robimy kolejną zasadę, 3 plus 2. Czyli mamy w pierwszych trzech oczkach po jednym półsłupku, raz, dwa, trzy. Trzy. I teraz w czwartym dwa. Raz, dwa. I znowu pierwszych trzech po jednym. Raz, dwa, trzy. W czwartym dwa. Raz, dwa. Tak do końca, gdy powinniśmy mieć 30 naszych oczek. Okay? Teraz robimy sobie kolejny rząd, szósty. I będziemy mieć zasadę 4 plus 2. Czyli w pierwszych czterech oczkach 4 plus po jednym półsłupku w każdym oczku, czyli 3 i tu jest czwarty. I w piątym 2. Raz, dwa. Jeszcze raz. Raz,
2, 3 i 4. I w tym piątym, że tak powiem, piątym 2. Powinniśmy wtedy mieć 36 oczek. Mamy tu zrobione już nasze rzędy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzędów. Czyli było 4 plus 2. To zawsze sobie ogólnie sprawdźcie, czy już macie wszystko ok. I zobaczcie, mamy już prawie całe dno. Tu wiadomo, troszeczkę jeszcze wystaje. Ale ja już teraz nie robię zrastających, ponieważ jakbym zrobiła rząd zrastający, byłoby już za szeroko. Pamiętajcie o tym, że teraz będziemy robić sobie po jednym oczu, po jednym półsłupku w każdym oczku, czyli też nam troszeczkę się rozszerzy, dlatego jeżeli macie już rozszerzenie, jakby chcecie sobie jeszcze rozszerzyć, nie rozszerzajcie do takiego stopnia, ponieważ już wystarczy. Gdy macie większy słoik, to też zobaczcie, że troszeczkę te, tutaj jeszcze to zakrycie, to sobie zostawcie na ten właśnie jeden półsłupek, bo naprawdę no, wam się troszeczkę jeszcze powiększy i wtedy będzie super fajnie wam wszystko przywierać. Czyli teraz robimy sobie kolejny rząd. To będzie w każdym oczku po jednym półsłupku. Po prostu. Zobaczcie, nawet teraz tam troszeczkę się jakby już wygina w tą stronę i dodatkowo nam się jeszcze poszerzyło i wygląda to właśnie w ten sposób. Całkowicie teraz mam zakryte i będzie bardzo ładnie, gdy sobie już zrobimy kolejny rząd. Jeszcze zapomniałam dodać, po czym ten słoik ogólnie jest. Ten słoik ja mam po takich sosach meksykańskich, chińskich, do spaghetti. Można kupić je w Biedronce. Bardzo fajne są, bardzo dobre. I ogólnie moja wysokość tego słoika to jest 15, tak 16 na upartego centymetrów. Na przykład. Więc taki możecie sobie słoik zrobić, jak ja mam. Teraz będziemy sobie robić jeszcze dwa rzędy kolorem zielonym. Robimy sobie trzy oczka łańcuszka. Ja już mam jeden, czyli 1, 2, 3. I w każdym oczku po jednym półsłupku. Tyle, że w połowie tego każdego tutaj oczka. Nie robimy w całości, tylko w połowie, żeby sobie tak zrobić, żeby to widać było, że to jest po prostu podstawa, czyli dno naszego tej sweterka na przykład dla tego słoiczka. A tutaj, żeby było widać, że to jest po prostu już góra. Czyli w każdym oczku po jednym półsłupku. Tylko w połowie. I potem widać taki tutaj L-szef, który mamy. Mamy skończony ten rząd. Ogólnie powinniście mieć 36 słupków. I teraz bijamy się tutaj. Mam raz, dwa, trzy, czwarte prosto oczko. Bijamy się robiąc sobie oczko ścisłe. I będziemy teraz robić sobie trzy oczka łańcuszka. I to będzie taki L-nasz motyw. Teraz dalej wzór, dwa oczka łańcuszka, potem słupek, w tym samym oczku robimy sobie słupek, będzie taki ara trójkącik, teraz omijamy sobie raz, dwa, bijemy się w trzecie oczko, robiąc sobie słupek, dwa oczka łańcuszka i znowu w to samo miejsce słupek. I tak cały czas do końca rzędu, że robimy sobie raz, dwa, trzy. Teraz znowu słupek, mijając sobie dwa oczka. Raz, dwa i znowu w to samo miejsce słupek. Zrobicie do końca. Spotkamy się za chwilę. I będziemy sobie już zmieniać kolor na ten, który chcecie. I czekam oczywiście na wasze projekty na grupie Crochet Joanna. Mam już skończony rząd. Zostało tutaj mi raz, dwa i oczko jakby trzecie ślepe. Tu ogólnie po prostu już jest ten nasz słupek. Czyli teraz bijemy się raz, dwa, trzy w trzecie oczko naszego słupka z oczek łańcuszka. Dobrze, tak. Robimy sobie oczywiście oczko ścisłe. Jeszcze raz oczko łańcuszka. Obcinamy. Jest tam troszeczkę większość. Jakoś tam po prostu odległość naszej nitki, długość raczej. I mamy już tyle naszej podstawy, naszego sweterka dla wazonika. I teraz bierzemy sobie naszą kolejną włóczkę.
Ja mam kolor czerwony. Wiadomo, to chodzi też o to, że możecie sobie wykorzystać wasze pozostałości, które macie jakby od jakiejś tam włóczki właśnie Dora, nie Dora, jakieś tam inne, które macie, żeby je wykorzystać. Naprawdę to jest bardzo fajny pomysł i można bardzo fajnie zrobić. I teraz bijamy się zawsze tutaj ogólnie w te nasze trójkąciki, gdzie były dwa oczka łańcuszka. Pokazuję wam dlaczego zawsze, ponieważ nie będę pokazywała każdego koloru, bo robi się tak samo. Kolory w ogóle, które zrobiłam teraz, widzicie na pewno na rysunku, bo z pewnością były na początku, pokazywałam jak to wszystko wygląda. Czyli ja tu wbijam się ogólnie w te właśnie trójkąciki, robiąc tutaj sobie jakby początek łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy. I tutaj będziemy robić sobie cztery słupki, ale łączone górą. Czyli robimy sobie kolejny słupek, ale nie kończymy. Będzie drugi słupek. Trzeci nie kończymy. I czwarty nie kończymy. Mamy cztery pętelki. I jako jedno robimy sobie teraz pętelkę i dwa oczka łańcuszka. Jeszcze zanim przejdziemy do kolejnego tutaj naszego trójkącika, że tak powiem, to zawsze sobie robimy pętelkę. Po to, żeby teraz sobie tą naszą nitkę chować, żeby nie marnować czasu na chowanie później sobie igłą, to możemy to zrobić od razu przy okazji. Czyli mamy już zrobione sobie tutaj nasze dwa, znaczy nasz po prostu ten cały jeden motyw już i przychodzimy teraz do tego tutaj, obok, robimy sobie znowu cztery słupki, ale nie kończymy je od razu, tylko po prostu po połowie. Mamy trzy i cztery. Jako jedno, raz, dwa. I tak dookoła robimy sobie, cały czas to sobie trzymając naszą nitkę, żeby to ją sobie chować. Może pokażę tylko do tego momentu właśnie, gdzie później sobie obetnę te moje nitki. I ostatni, czwarty raz. Raz, dwa. I tu sobie już zostawiam tego, już tu sobie nie chowam. Od razu zawsze sobie jakby tak rozchylam, żeby ta nitka tutaj, która mam, ile mam jej obciąć. I sobie tak mniej więcej obcinam, nie do końca też całości, żeby trochę zostało, bo jak to zrobię sobie całość, to wyjdzie i potem całkowicie wyjdzie, więc tak sobie zostawcie. I teraz dalej robimy sobie już nie chowając tamtego, gdy wam jeszcze oczywiście zostanie na przykład troszeczkę tych naszych nitek, to sobie oczywiście schowajcie, jak wam nie będzie się podobało, tak żeby to było ładnie, estetycznie wyglądało. Tak oczywiście wiadomo, że to będzie schowane, że tak powiem, w słoiku pod spodem. Nad słoikiem, nie wiem jak to można powiedzieć nazwać, bo wiadomo, to chodzi o słoik w środku. No, wiecie o co mi chodzi, mam nadzieję. Nie będzie w środku, tylko no, po prostu na tej nawierzchni, ale to w sweterku chodzi mi w środku. I tak do końca sobie robimy. Trzy, cztery, raz, dwa. Dobrze, zróbcie sobie i wtedy już tu nie będę wam marudzić. I spotkamy się za chwilę. Mam skończony tutaj już cały nasz rząd. Tak on fajnie, naprawdę wygląda super. Te kolory są takie bardzo ciepłe i też takie bardzo soczyste, że tak powiem. To na filmiku może aż tak bardzo nie wygląda, ale u mnie jest mega fajnie. Wbijamy się tu oczywiście na początku naszego pierwszego motywu, robiąc sobie oczko oczywiście ścisłe, a potem oczko łańcuszka, by sobie z tego wyjść. Zakończyć kolor. I znowu bierzemy sobie kolor zielony. To, co już robiliście, tylko pokażę, jak właśnie zamienić, gdzie w sensie bić. I potem będziecie robić sami już, ponieważ to robi się teraz to samo. I zawsze biorę sobie przed po prostu tą nitką, gdzie skończyłam. Czyli będziemy teraz bierać się w te miejsca wolne. Ponieważ potem jak idę, to schowam sobie tą nitkę. Dlatego zawsze o jedno ten motyw, powiedzmy, do tyłu. Cofamy się. I robimy to samo, co robiliśmy. Raz, dwa,
3. W międzyczasie teraz sobie to oczywiście już schowam, to połączę sobie, plus 2 oczko łańcuszka na motyw i znowu słupek. Słupek miał być. I przechodzę znowu na kolejny tutaj nasz otwór, ale najpierw sobie zrobię supełek. I teraz po zielonym będę robiła pomarańczowym, po pomarańczowym znowu zielonym, po zielonym będzie żółty i tak przez, żeby w każdym kolorze były dwa rzędy, a ostatni będzie już falmanka, więc tak sobie zróbcie. Tutaj robimy sobie słupek, dwa oczka łańcuszka i znowu słupek. Czyli naprawdę robi się bardzo, uważam, prosto. To jest bardzo prosty wzór. Ogólnie ja go spojrzałam z internetu. Taka fajny bardzo, wysłałam niektórym z Was ten, że tak powiem, motyw, jak to będzie wyglądało. Ale tak wiadomo, nawet nie miałam na to żadnego schematu, bo zrobiłam sobie jakby z patrzenia, tylko mniej więcej jak to może wyglądać i zrobiłam sobie, oj, co ja robię, widzicie, już śpię, po prostu po swojemu, dam sobie i tak, tak jak tam sobie chciałam, bo tak przeważnie jest, więc teraz sobie to zróbcie do końca i spotkamy się za chwilę. Czyli kończymy sobie w taki sposób, łącząc sobie z tym naszym początkiem. Raz, dwa, trzy. Trzecie oczko łańcuszka. Wbijam się, robiąc sobie oczko ścisłe. I tak robicie sobie do końca tyle kolorów, ile macie. Tyle po prostu, jaką tam wysokość chcecie i ogólnie jakie macie słoiki. Ogólnie tutaj powinno być naszych oczek, słupków 36, żeby było równo, tak? Było po prostu po 3, jeżeli chodzi o ten początkowy tutaj styl pozostawienia dwóch oczek i bicie się w trzecie. Tak to wygląda, można zrobić sobie takie na przykład malutkie jakieś tam, nie wiem, filiżanki, nie filiżanki, to tam sobie chcecie jakieś perełki dodawać. No to jest mnóstwo rzeczy, które można robić. Ja teraz będę na pewno już robiła w kolorze pomarańczowym, ponieważ taki mam styl, żeby sobie zrobić teraz w kolorze pomarańczowym i zacznę sobie znowu robić tutaj w tym miejscu, więc nie będzie to ogólnie równo, tak? Bo chcę, żeby to było robione tam, gdzie trójkąciki, czyli będzie tutaj na przemian i tutaj. I to wtedy bardzo fajnie wygląda, bo jest robione na przemian. Więc ja to sobie zrobię, pomarańczowy, żółty, znowu czerwony, pomarańczowy i żółty będzie falbanka i będzie koniec, więc to jest bardzo, naprawdę bardzo szybko się robi i myślę, że Wam się to wszystko tutaj spodoba. I czekam na Wasze. Dziękuję naprawdę za Wasze naprawdę przepiękne rzeczy, które robicie, bransoletki, nie też i na przykład właśnie te naszyjniki bardzo fajnie Asia zrobiła. Dlatego właśnie Was bardzo serdecznie dziękuję i Was pozdrawiam. Od razu Wam powiem. Jak już mówiłabym kończyć, ale jeszcze wiadomo, nie skończymy. Tylko tak jakby zawsze lubię to mówić. No i teraz sobie zróbcie. Ciekawa jestem Waszych pomysłów i kolorów. Ojejku, jestem bardzo ciekawa. Ja zrobiłam bardziej wiosenne. Wy możecie zrobić bardziej stonowane kolory, jakie tam sobie chcecie. I spotkamy się za chwilę. Znowu kolejną chwilę. Zatem mamy już zrobione tak, kolor czerwony, pomarańczowy, żółty, czerwony, pomarańczowy, teraz żółty. Żółty będziemy robić sobie już zakończenie, czyli robimy sobie to samo co zwykle, wbijając się tutaj oczywiście nasze łuki, trójkąciki. Robimy sobie raz, dwa i trzy. Od razu sobie już zrobimy pętelki, by sobie od razu schować i będziemy robić sobie falę. Fala będzie wyglądała tak, czyli będzie półsłupek, półsłupek nawijany, trzy słupki, półsłupek nawijany i półsłupek. I przechodzimy do kolejnego naszego trójkącika. I teraz zrobimy tu sobie jeszcze jeden słupek, czyli jakby teraz robimy sobie połowę naszego
naszej fali. I teraz półsłupek nawijany i półsłupek zwykły. Przechodzimy do następnej tutaj naszego trójkącika, do miejsca. Robimy sobie znowu półsłupek, półsłupek nawijany, trzy słupki, raz, dwa i trzy. Półsłupek nawijany i półsłupek bez nawijania. I tak powtarzamy do końca. Wy sobie zrobicie już tu wszystkie te nasze trójkąciki. Spotkamy się na końcu. Pokażę tylko jeszcze, jak zrobić koniec. I potem tasiemkę sobie włożycie, bo ja już tego nie będę pokazywała na filmiku. Wiadomo, to jest standardowo, jak to zrobić pomiędzy nasze łuki na przykład, tutaj, które mamy. I będzie koniec. Dlatego myślę, że jest bardzo prosty sweterek, jak to nazwane jest, że sweterek na wazonik, na słoik, może być też na wazonik, właśnie jak powiedziałam wcześniej. Naprawdę jest to bardzo fajnie, to wygląda. Uwierzcie mi, że to wygląda super. Mam już skończony tutaj na przykład 2,5 i sobie zróbcie jeszcze do końca w waszych kolorach i spotkamy się za chwilę. Ja już mam zrobione tak, wygląda to naprawdę mega, mega super. Ten kolor taki właśnie na końcu, zawsze sobie dajcie taki bardziej kolor żywy. To wam jakby jeszcze ożywi ten cały sweterek. Wiadomo, bo tu są kolory troszeczkę ciemniejsze. I teraz mamy tutaj dwa słupki, więc brakuje nam jeszcze jeden słupek, półsłupek nawijany i półsłupek. Czyli teraz robimy tu sobie zwykły półsłupek, półsłupek nawijany i słupek. Żeby nam się wszystko ładnie zgadzało. I teraz wbijamy się w trzecie oczko. Raz, dwa, trzy. I oczko ścisłe oczywiście, oczko łańcuszka raczej. Resztę wszystkie nitki sobie obcinamy. To sobie zaraz wam pokażę, jak ja chowam. Chowamy pomiędzy naszą robótkę i założymy sobie na słoiczek, żeby pokazać wam mniej więcej ogólnie, znaczy chodzi o to, żeby sobie teraz zobaczyć, jaką długość powinniśmy mieć naszej tasiemki. To zależy wszystko wyłącznie od was, czy chcecie większą kokardkę, czy mniejszą kokardkę. Po prostu pomiędzy robótkę sobie chowam. O tak. Dobra. I teraz sobie dokładamy tylko naszą tasiemkę. Pamiętajcie oczywiście, że tasiemkę później musimy sobie przypalić, tak, żeby nam się nie siepała. Czyli jak włożymy sobie teraz do naszego słoiczka. Mój słoiczek wygląda tak. Naprawdę jest mega fajnie to wygląda. I teraz bierzemy sobie jakąś tam długość, czyli sobie oplatamy z tyłu. I jakby to wyglądało, gdybyśmy tutaj sobie to na przykład już zawiązali. Ja w takim razie wezmę gdzieś sobie tyle naszej tasiemki. I teraz sobie wyciągnę z powrotem, bo musimy sobie włożyć. I tam pamiętajcie, teraz tam, gdzie sobie zakończyliście, czyli teraz muszę sobie znaleźć, popatrzcie, bo tu nam wychodzą czasami te właśnie, to jest ten dół, że wychodzą nam te nitki pozostałe. Więc ja sobie szukam, gdzie był koniec. Wiadomo, bo koniec dlatego szukam, żeby tutaj zobaczyć, czy gdzieś jeszcze miałam zakończenie, bo to będzie jakby powiedzmy mój przód. To będzie tam, gdzie mieliście przeważnie te nitki, które wychodzą, niech lepiej będą w tyle, bo czasami mogą wyjść, nawet nie zauważycie i to potem będzie brzydko wyglądało. Zatem tutaj na przykład, gdzie nie widzę takich podwójnych nitek, czyli włożonych pomiędzy robótkę, kiedy sobie robiliśmy, to sobie zostawiam, to jest jako mój przód. Czyli tutaj będę gdzieś sobie, muszę zobaczyć, jak to wkładałam, bo wkładałam to pomiędzy te dolne trójkąciki. Czyli ja tutaj sobie normalnie gdzieś wyciągnę, tu sobie włożę, o,
i robimy sobie jakby na zmianę. Tu będzie mój przód, ja sobie zostawię ten przód i teraz tam, gdzie trójkąciki, wkładamy sobie na zmianę. Raz w tą stronę, raz jednak Wam pokażę, raz w tą stronę. Znowu do środka. I na zewnątrz. Ja to sobie zrobię już może bez kamery. I za chwilę pokażę Wam jeszcze tylko, jak tu skończyć. Chodzi mi o to właśnie, żeby przypalić sobie tę naszą tasiemkę, żeby Wam tu się nie pruła nic. Dobra, to już tak wygląda tutaj ogólnie. Naprawdę wygląda to mega super. Dwie takie fajne na zmianę, właśnie sobie warto zrobić dwie, bo na przykład chcę Wam się znudzić, to sobie zrobicie na inny kolor, sobie zmienicie, albo macie takie dwa same na przykład słoiki. To też możecie sobie postawić tak, załóżmy, przyjdą goście na święta, na białym obrusie, wygląda to przepięknie, tulipany, jakieś kwiaty, cokolwiek. Tutaj sobie właśnie będę teraz przypalała, czyli po prostu biorę sobie, zobaczcie, no, ładnie się, trochę mi się za bardzo przypaliło, więc sobie mogę na przykład obciąć. I teraz przypalić, bo to tylko trzeba kawałek, żeby tak, o, żeby nam tutaj się nic nie paliło. Widzicie, jakie to jest, właśnie takie tasiemki są, że one cały czas nam będą spadać. Dobra. I tak samo robimy tutaj, w tej, którą ja mam. Czyli tu sobie muszę obciąć, żeby mi się znowu nie przypaliło. I to, kochani, będzie wszystko. Już teraz Wam pokażę, tylko jeszcze z pewnością widzieliście na początku zdjęcia i nie tylko, jak to wygląda. Naprawdę jestem mega zadowolona. Lubię takie pomysły i mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Zaraz Wam pokażę jeszcze kawałek, co będzie jeszcze w innych tutorialach. W sensie chodzi mi o to, co teraz jeszcze będzie na filmiku, serwetka, którą robię. I mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Mam już ją połowę. Będzie na razie malutka, mini, ponieważ tak mi wyszła, więc tak sobie zostawię. I okej, tak to wygląda. Wkładamy tutaj sobie nasz słoiczek. Zawiązujemy sobie i naprawdę jest przepiękny ten kolor. Jednak ten żółty, ten pomarańczowy i wszystko. Naprawdę to wygląda mega super. Czekam na Wasze, bo naprawdę jestem zadowolona z tych, którzy na przykład robią wszystko z moich filmików. Wiadomo, gdy za mało obcięliście, to potem będzie problem, więc sobie zawsze lepiej obciąć troszkę więcej. Potem można sobie skrócić, nie ma żadnego problemu. Tak, żeby to mniej więcej jakoś tam się trzymało. I tu sobie obetniemy. O, jeszcze widzicie, muszę sobie obciąć. Czyli dopiero jak sobie obetniecie, dopiero wtedy sobie tutaj zróbcie jeszcze raz. Właśnie zapalniczką. I tak, kochani, wygląda mój projekt. Drugi, mam drugą, z drugi sweterek na, bo też czasami słoiczkowi też jest zimno, więc mam właśnie taki sweterek właśnie na kwiatki. Bo czasami wazonu na przykład nie mamy, albo wazon jest, można trzeba kupować. A tak to macie to, co kupiliście do jedzenia, przy okazji sobie wykorzystacie dodatkowo jeszcze na jakąś Waszą ozdobę. Więc ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy tutorial i ogólnie mam nadzieję, że Wam się podobało. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał, ponieważ zawsze otrzymacie nowości. A ja Wam tylko pokażę. Jeszcze tutaj mam taką połowę już skończoną serwetkę. Będzie to serwetka w takim fajnym kształcie. Ogólnie to jeszcze, wiadomo, można zrobić większą, wytłumaczę, jak zrobić większą, co trzeba będzie zrobić. Ja na razie zrobiłam małą, bo nie wiedziałam, że taka malutka będzie. Oczywiście to jest połowa, bo druga połowa będzie z tej strony. I mi taka na razie połowa wystarczy, taka malutka, bo to na nas tu będą te właśnie słoiczki stało, będzie bardzo fajnie tak kolorowo ogólnie i myślę, że będzie fajnie, ponieważ będą to urodziny mojej córki, więc chciałam tak fajnie zrobić, przyozdobić troszeczkę sobie. I mam nadzieję, że Wam się to spodoba, ten projekt. Pokażę Wam po prostu, bo jest bardzo fajny i nie trzeba wtedy, mi się wydaje, krochmalić. Można sobie tylko normalnie położyć i jakoś tam nawet przeprasować i będzie wszystko ok. Więc to wszystko na dziś. Ja Wam dziękuję w jesiennym tutaj wydaniu, w jesiennym klimacie, w słoneczko świeci. Jest bardzo fajnie, cieplutko, super ekstra. I Wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną i bądźcie nadal. Bye, bye!